Radzie Ekokreatywnej. Mój głos nadal, jak słyszycie, jeszcze nie doszedł do siebie, ale zapraszam Was na hol lumpeksowy z super rzeczami dla mnie i do sklepu oczywiście. Za chwilę zobaczycie pierwszą rzecz, którą bardzo chcę Wam już pokazać, więc przechodzimy do konkretów i oczywiście bardzo Was proszę o zasubskrybowanie kanału i polubienie filmiku, bo to jest niesamowicie ważne dla mojego kanału i jeżeli chcecie mi pomóc w rozszerzeniu zasięgów, to bardzo Was o to proszę. I kochani, chcę Wam powiedzieć, że jestem teraz bardzo, bardzo zajęta sklepem, jednak cały czas będę się starała wrzucać filmiki regularnie, tak jak dawniej. Być może w przyszłym tygodniu pojawi się jeden tylko vlog na kanale. Nie mówię o live'ach, tylko mówię teraz o takich regularnych programach, gdyż wyjeżdżam z przyjaciółmi z teatru, jedziemy całą ekipą w góry na wycieczkę w weekend i myślę, że mogę mieć problem z nagraniem, a nie mam teraz tyle czasu, żeby wcześniej nagrywać, wiecie, zapas materiału i wstawiać wcześniej. Także pewnie jeden filmik tam się omsknie, ale nie znaczy to, że się nie odbędzie później. Kochani, przechodzimy. Ostatnio pokazywałam Wam takie żółte spodnie z wełny, vintage. No i właśnie, dzisiaj ciąg dalszy, ale już nie chodzi o spodnie, bo już to widzieliście w stylówkach. Chociaż były tam uwagi, że nie za dobrze z tyłu wyglądam w tych spodniach. Fakt, to są takie pumpiate spodnie, jak tam widać na podglądzie, i one rzeczywiście no, robią takie biodra i tak dalej. Ale wiecie co, ja się tym tak bardzo nie przejmuję, bo nie jestem uwrażliwiona na tym punkcie. Teraz modne są duże biodra i duże kształty w tym miejscu, więc w ogóle nie jest to dla mnie jakąś kwestią istotną. Oczywiście zgadzam się z tą opinią, ale i tak bardzo mi się podoba ta stylowa, więc na pewno będę ją nadal nosić. Natomiast a propos tej stylowy i kolorów, to pokażę Wam jeszcze taką torbę, którą upolowałam równocześnie z zakupami torbowymi dla Was, co widzieliście w live'ie. Zobaczcie, jaka cudowna jest. Ze skóry oczywiście i ma takie kolory dosłownie jak, no jak ten mój outfit ostatni, bordowy z żółtym. Jak kręciłam ten pierwszy, właśnie ten pierwszy strój, to jeszcze nie miałam tej torby i potem musiałam dokręcać, więc zobaczcie, taka super torba z takimi jeszcze tutaj świetnymi zapięciami. Ma też zamek z tyłu. No i ma przedługi pasek, można go jeszcze przedłużyć, bo ma bardzo dużo dziurek, ale dla mnie to jest wystarczająca długość, jak jest teraz zapięty. No i ma tu fajne przegródki, ja tam zresztą pokazuję też zaraz w stylówce, że nie będę Wam tutaj zanudzać. W każdym razie ekstra torba i ta torba kosztowała około 40 zł, bo wiecie, to te torby na nowym towarze, zależnie oczywiście też od marki i tam stanu i wielkości, nie były tanie. Ale powiem Wam, że bardzo, bardzo fajna wielkość dla mnie, idealne kolory na zimę dla mnie. Także byłam bardzo zadowolona i ten zestaw kolorów mnie zachwyca. Zobaczcie tam stylówę, bo właśnie jestem w tych spodniach, w tym, no i tak się przechadzam. Być może jeszcze później ta torba wystąpi w przebitkach z taką sukieneczką, którą Wam zaraz pokażę. Bo też kupiłam super sukienkę, tym razem już będzie to sukienka do sklepu. A tymczasem, tadam! Uważam, że super, super zdobycz ta torba. Jestem już z nią chodzę, dwa dni już z nią chodziłam i jest naprawdę mega. Super, jest. Słuchajcie, idę dalej. Sukienkę Benettona kupiłam. Moi drodzy, już Wam pokazuję wszystko. Już Wam mówię, jaki jest skład tej sukieneczki, zanim Wam jeszcze pokażę jej wygląd, żeby już potem nie szukać tego. Rozmiar S to jest. I to jest tak, słuchajcie. Wiskoza 70%, 30% wełny. Wspaniały skład. No i jak to? Benetton powinien mieć dobry skład, prawda? Bo to jest dobra, dosyć dobra, droga marka. Zobaczcie, jakie piękne kolory. No i a propos kolorów, to właśnie znowu pomarańcz, bordo. Coś znowu w tamte desenie, jak te moje spodnie i jak ta torba. I zresztą to fajnie pasuje. Tutaj mam już nawet metkę przyczepioną do sklepu. Sukieneczka będzie pokazana jeszcze w live, ale w nowościach, ale sukienka jest około stówki będzie kosztować i jest, jak mówię, z wełną, ma świetny zamek z tyłu, zobaczcie. I od razu Wam mówię, że to jest SK, ale to jest SK na taką wysoką dziewczynę.
bo zobaczcie, jak ja tutaj mierzę tą sukienkę, ja mam pasek do niej, a mam pasek dlatego, że ta sukienka ma dla mnie za długi tułów po prostu. Ona naprawdę jest na kogoś wysokiego, albo kogoś, kto ma długi tułów, bo, no bo dla mnie jest ten tułów za długi po prostu, bo ja bym pewnie nosiła tą sukienkę w przeciwnym razie. Ma super tutaj układany na takich kontrafałdach dół i w ogóle jest bardzo przyjemna w dotyku. Pokażę Wam tutaj, o. Taka mięciutka wełna i ma podszewkę oczywiście, także naprawdę jest świetna na taki golfik, na jakąś bluzkę. Zobaczcie, ja tam mam stylówę właśnie w tych kolorach z żółtymi rajstopami i w ogóle taką dosyć kolorową. I właśnie z paskiem i ten pasek tu powoduje, że to nie wygląda źle, tak źle na mnie, bo jednak, tak jak mówię, no to jest na wyższą osobę, a ja mam wyjątkowo krótki korpus i dłuższe stosunkowo nogi i dlatego ta sukienka nie jest po prostu na moją figurę, ale jest rewelacyjna, także bardzo ją Wam polecam, naprawdę super rzecz na zimę, bardzo wdzięczny krój, piękne kolory, takie właśnie jesienne, ciepłe w zimie. Jak ktoś lubi taki styl, na przykład super takie sukienki w stylu, powiedzmy, lat 60., 70. wyglądają do golfów. Do golfów i do takich wąskich butów albo botków na obcasiku. Mega. No i ta sukieneczka była, już nie pamiętam gdzie, wiecie co, bo kupowałam ten haul, to jest tak jakby trochę z Gdowa, trochę z Dobczyc. W którymś tam z tych sklepów tą sukienkę kupiłam, chyba na wyprzedaży, po 50%. Już mi się zaczyna mylić, więc nie będę wam tutaj ściemniać, że wiem wszystkie rzeczy, pamiętam z którego dokładnie sklepu i za ile. Ale w każdym razie były tam częściowo wyprzedaże, częściowo tam nowy towar. Kochani, a jeszcze tak wracając do toreb, to możecie jeszcze zakupić te torby z ostatniego live'a, bo nie ma już torby Adax i jeszcze jakiejś jednej. Natomiast nie zrozumiałe dla mnie, dlaczego ta torebka Donny Karan. Myślałam, że ona pierwsza zejdzie. Jeszcze jest cały czas dostępna, bo co prawda, no rzeczywiście cena nie jest jakaś taka bardzo niska, ale naprawdę ta torba jest jak nowa i po prostu ona wygląda jak milion dolarów, naprawdę. Dobra, ale wracając do zakupów. Jest tu też taka sukienka Mark Verdi z lnu, z guzikami z masy peru, przepraszam, z guzikami z metalu. Bardzo fajna, coś takiego w rodzaju sukienki, tuniki. Też można coś takiego włożyć z paskiem, słuchajcie, na golf, na przykład kolorowy i do grubych rajstop i też w zimie nosić jako sukienkę, to jest śliczne. W ogóle to jest XL-ka, zobaczcie. XL-eczka, może być L-ka, może być XL-ka, chyba że ktoś lubi takie bardzo luźne rzeczy i na przykład nosić je z pasem, też może być na mniejszy rozmiar. W każdym razie świetna rzecz, ma takie troszkę krótszy rękaw, no ale jeżeli to miałoby być na golfik, to tam nie ma znaczenia. No a w lecie to już w ogóle nie ma znaczenia, a nawet dobrze, że jest krótszy. Prześliczna rzecz z kieszeniami, tak jak mówię, XL-ka i len 100%. Bardzo, bardzo fajne, bardzo mi się to podoba, powiem Wam. Gdzieś tutaj powinna być metka, no ale jest. Jest metka, jest zapasowy guziczek, więc to jest znówka, słuchajcie. 100% len, tak jak mówiłam. Śliczna rzecz, ale jest na mnie za duża, więc też nie będę Wam tutaj mierzyć. Teraz pokrótce pokażę Wam spodnie, bo tych spodni nie będę mierzyć, te są na mnie nieco za małe. To jest niby 36, podam Wam wymiary, jeżeli będziecie chcieli. To są spodnie firmy Anna i one są z lnu też, takie bardziej na lato, więc zakładam, że może w lecie je się pójdą do sklepu, jeżeli ktoś z Was chciałby te spodnie, bo są super, w takie fajne pasy czarno-białe. No i naprawdę są bardzo, bardzo ładne, takie marynarskie, zobaczcie, mają taki tył i one mają średni pas, raczej taki bardziej wyższy, ale nie wysoki. Niewysoki stan. Len i ramia w dodatku, kochani. Naprawdę to jest piękny skład z ramią i z takimi ładnymi detalami, nic nie zniszczone. I teraz modne, szerokie nogaweczki. Także naprawdę uważam, że są spodnie piękne. Zobaczcie. Wydłużają nogi, bo mają wzdłuż pasy, więc jeżeli ktoś lubi taki efekt takich długich nóg do nieba, do białej bluzki lnianej na lato, do jakichś trampków, adidasów, to uważam, że to jest naprawdę świetny, świetny zakup, słuchajcie. Także one, te spodenki też będą u nas w sklepie, możecie sobie je kupić. Tutaj dałam cenę 85 zł, jeżeli teraz się nie sprzedam, to oczywiście będą do kupienia na wiosnę albo na Vinted. W każdym razie będą, jak najbardziej dla Was.
Idę dalej. Słuchajcie, teraz pokażę Wam garnitur. Kupiłam przepiękny garnitur i to było na wyprzedaży, więc się bardzo opłacało. Ja raczej męskich rzeczy tak często nie kupuję, ale kupiłam i został już nawet wyprany w pralni, bo to były naprawdę grosze, a jest cudowny. 100% wełna, słuchajcie, i to zobaczcie, jaki piękny wzór, taki tenisowy prążek na takim jeansowym, ładnym, takim stonowanym jeansowym granacie. I te spodnie mają 45 na płasko w pasie, więc jeżeli na waszego mena, waszego męża lub kogoś jest dobry ten garnitur, to polecam serdecznie, słuchajcie. Tutaj widzicie, jest 100% wełna i to taka naprawdę przepiękna wełna. To nie ma absolutnie żadnych wad. Właśnie w dodatku wyprałam go już, ten garniturek. Spodnie są takie proste, klasyczne nogawki. To jest w ogóle taki klasyczny bardzo garnitur, bez ekscesów i jest naprawdę w pięknym stanie. On jest tak jakby nowy, naprawdę jest tak jak nowy, nic tu się nie dzieje. Także polecam Wam bardzo serdecznie ten garnitur i no, i jest z wełny. Przede wszystkim jest z wełny, więc to jest bardzo ważne w garniturach, że to nie jest jakiś poliester, który będzie wyglądał zawsze tanio. To jest naprawdę jakościowy garnitur. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu, bo on będzie też u nas w sklepie do kupienia. Piękny, jakościowy garnitur marki, jaka tam była marka? Battistini. Dobra, lecimy teraz do rzeczy damskich. Mam przepiękne leginsy, które już miałam je Wam pokazać na live, ale jakoś to, nie wiem co się stało, że one się mi schowały. Z zamszu naturalnego i takiego bardzo wysoko jakościowego materiału z wiskozą i lajkrą. Przepiękne, ale to jest MK 38, na mnie są za duże, więc nawet też Wam, słuchajcie, mogę Wam tak pokazać, ale na tyle są na mnie za luźne tutaj w pasie, że nie wyglądają najlepiej jak je włożę, więc nie ma sensu chyba ich mierzyć. Długie nogawki, więc też na raczej wysoką osobę i zobaczcie, w idealnym stanie te leginsy, przepiękne, no po prostu, gdyby były na mnie dobre, to w życiu bym ich nikomu nie oddała, bo ja bardzo lubię tego typu leginsy, takie trochę do końskiej jazdy. Tu jest taki jasny materiał, no i przez to, że z tyłu jest ten materiał, to one wyglądają, one się ładnie dopasowują do sylwetki, do nogi, bo właśnie ta lajkra to powoduje, że to nie są jakieś takie luźne spodnie z zamszu, tylko są po prostu obcisłe, fajne, do długiego swetra, słuchajcie, beżowego albo takiego w jesiennym jakimś kolorze, no to rewelacyjne to jest na zimę, bo naprawdę one są ciepłe. Tu jest zamsz prawdziwy, a z tyłu jest właśnie taki gruby ten materiał, nieprzezroczysty, więc w ogóle tutaj nie ma problemu, że coś będzie Wam prześwitywać. Oczywiście można sobie też cieliste rajstopy pod spód włożyć, czy też beżowe. W zimie to jest nawet, myślę, dobry pomysł. No i będą super do botków, słuchajcie, naprawdę super. Pokażę Wam od razu też w zestawie z kurtką, którą Wam też zaraz pokażę, bo też jest kupiona do sklepu. No i zobaczcie, na przykład takie leginsy i taka kurtka. Wow! Rewelacyjny zestaw. Na teraz oczywiście, no może nawet nie na teraz, bo teraz jest tak zimno, że nawet w takiej kurtce jest zimno. W każdym razie kurtka jest taka ML, bardziej L. Leginsy są M. No i do tego jakiś sweter i po prostu wow, jakaś stylowa, na przykład golf albo taki właśnie trochę oversize'owy, dłuższy sweterek. Rewelacyjna rzecz. No, będę Wam pokazywać jeszcze te leginsy w sklepie, na live'ie, ale w każdym razie, słuchajcie, takie, ja mam takie skórzane, nie zamszowe, tylko skórzane i te moje skórzane leginsy zapłaciłam też około stówki. No i one mniej więcej tak będą też kosztować u nas te w sklepie. Bo to też było z jakichś nowszych towarów. No jestem bardzo zadowolona, że je kupiłam, bo są naprawdę piękne, komuś się przysłużą. A tego typu leginsy zamszowe możecie wyprać normalnie. Naprawdę. Daję Wam gwarancję, że jak to na pranie ręczne wrzucicie do jakiegoś worka, to się super pierze, bo to z jednej strony jest ten zamsz i nic się tam nie powinno dziać, ja już coś takiego prałam. Wiem, że to nie powinno się tak mówić w pralce, można sobie dać do pralni, ale można, naprawdę można, bo to jest częściowo elastyczne i to się nic raczej z tym nie dzieje. Później można to normalnie przez szmatkę odparować czy odprasować. Kochani, przepiękną kurtkę kupiłam, aż nie wierzę, że ona jest w takim stanie. Zobaczcie. Jest nowa, po prostu ktoś odjął metkę, ani razu chyba jej nie włożył, bo ona nie ma nic.
nic, no tak jakby ktoś tylko oderwał meteczkę, zobaczcie. Skóra 100% i to jaka mięciutka skóra, patrzcie. Normalnie to jest takie przyjemne i miękkie. Ona jest w takim beżowo-różowym odcieniu. Beż, ale z takim różowym jakby hint, nie wiem jak to nazwać. Taki lekko różowawy odcień. Ona jest w ogóle taka lekko, przechodzi z koloru w kolor. To nie jest taki jednolity kolor, tylko ona ma taką... taką właśnie jakość, jak czasem są takie niby postarzane kurtki, że jest taka różowo-beżowa w różnych miejscach i ma piękne takie z różowego złota dodatki. W ogóle jest śliczna, patrzcie. Mankiety jak nowe, nie no, to jest naprawdę nowa kurtka. Bardzo ładna podszewka i to jest ramoneska, bo ona się tak zapina na bok. Na mnie jest niestety za dużo, ale pokażę się Wam w niej, bo czemu nie? Zobaczycie, że jest za duża po prostu. O, no jak widać, rękawy mam za długie, można oczywiście rękawy sobie i tak wywinąć, ale tak czy inaczej, widać, że to jest L-eczka, przynajmniej L-ka. No, może M-ka, jeśli ktoś ma na przykład duży biust i długie ręce, to jak najbardziej może być M-ka, ale o. Także coś takiego. No i piękna jest ta kurtka, nowa, skórzana, więc, czeka na Was u nas. Można będzie sobie ją kupić. Jeżeli jesteście zwolennikami takich pięknych pasteli, skóry takiej mięciutkiej, to jest bajeczka, po prostu bajeczka. I na pewno będzie dużo taniej niż w sklepie, bo słuchajcie, ja widziałam takie kurtki, tego typu kurtki, nawet około 1000 zł, a jeszcze więcej, nawet w Tekamaxie. Ja mam taką kurtkę z Tekamaxa, która była wyceniona coś na 1500 zł, potem przeceniona, de facto potem kupiłam ją za niecałe 400, dotąd ją mam, więc naprawdę warto kupić taką jakościową kurtkę skórzaną, bo ona będzie na lata. Idę dalej. Moi drodzy, mam przepiękną sukienkę, która jest na mnie niestety troszkę za duża, ale to jest SKM-ka, coś takiego. Oczywiście wymiary wszystkie mogę Wam jak najbardziej podać w każdej chwili. Sukienka do sklepu kupiona, wizytowa, 100% jedwab tajski, rozmiar, tak jak mówię, 36, no i to jest prawdziwy vintage, zobaczcie jaki piękny kolor. Ta sukienka jest po prostu boska, jest prześliczna. No i tak tylko Wam przyłożę, bo tak jak mówię, niestety niektóre te rzeczy no, nie kupuję z myślą o sobie, no i no niestety nie są zawsze na mnie, ale zobaczcie. Można sobie wyobrazić, jak bosko taka sukienka będzie wyglądać na przykład na Sylwestra czy na wesele, bo jest bardzo ładna, naprawdę jest przepiękna. Śliczny kolor, jedwab, ma cieniutkie ramionczka i ma tutaj zapas w ramionczkach, jakby ktoś miał za krótkie, to można sobie odpróć i przyszyć, jakby przedłużyć to ramionczko. Ma zamek normalnie z tyłu i ma zatrzask, taki, nie zatrzaskę, tylko taki haczyk tutaj, haftkę taką. Marka Prime, dobrze mówię? Tak, marka Prime, Prime Collection. Piękna vintage'owa sukienka z jedwabiem, jestem nią zachwycona, a szczególnie tym cudownym kolorem. Uwielbiam kolor fuksjowy, przepięknie to wygląda. Pokażę Wam tutaj jeszcze w zestawieniu z takimi butami. O, ja mam takie buty na przykład, trochę chyba są zbyt fioletowe, ale mogłyby być. Takie bardzo ozdobne, też w stylu vintage i też taki zestaw byłby fajny. Przecudowna spódnica Hirsch, bardzo dobra marka, tu Wam pokażę w ten sposób. I to jest spódnica z wełną, aż 80% wełny ma w sobie. Zobaczcie jaka jest śliczna w takim stylu, zrobię Wam zaraz z nią stylówę i zobaczcie jak wyglądam do jakiejś pięknej bluzki u góry. To jest wysoki stan, no i naprawdę to jest mega elegancja, coś takiego. Mega elegancja, według mnie, nie wiem jak Wy uważacie, ale dla mnie to jest cudowne. Śliczna spódnica i też oczywiście czeka na Was ta spódnica. Ta spódnica jest przeelegancka. Jak lubicie długie, tu jest taki rozporek z tyłu, w sensie jest od... Widzicie, u mnie wszędzie są jakieś włosy od kotów, ale ona jest już wyprana, wypachniona, jest w idealnym stanie. Ja ją wyprałam w ręku, jest wyparowana, także słuchajcie, nie ma się czego bać, można spokojnie wyprać delikatnie w chłodnej wodzie i nic się nie dzieje z tą spódnicą. Sprawdziłam. Także zobaczcie, jeszcze tak. No i właśnie, moim zdaniem czy do golfa, czy do pięknej bluzki,
to będzie idealne zestawienie na przykład do hardkorowych martensów, albo nawet i do bodków eleganckich, do biura, też świetny wybór. I to do każdego koloru, prawda? Czy do czerwonego golfa, czy do fioletowego, czy do białej bluzki, do żakietu, do marynarki, no do wszystkiego po prostu. Jest doskonała ta bluzka. Boże, ta spódnica. Ostatnia rzecz, to jest, przedostatnia rzecz, to jest zdobycz mojej mamy z Zaklikowa i też kupiła ją z myślą o sklepie, bo moja mama taka dobra jest, widzicie. Rozmiar S i to jest granatowa bluzka z jedwabiu, zobaczcie. Naprawdę śliczna granatowa bluzka z jedwabiu. Zaraz zobaczycie mnie w tej bluzce do tych spodni, które mam na sobie. Chociaż nie wiem, czy to jest super zestaw, ale może się nie pogryzą, może się polubią. Tutaj jest meteczka, ale widzę, że to jest made in Portugal. A jest, dobra. Wiecie co, ona jest tak nieco ciekawie wszyta ta metka, bo troszkę tutaj napis składu zakryły. Tak, to źle to wszyli. Portugalska bluzka, 8% spandeksu, 92% jedwabiu. Czyli jedwab z dodatkiem elastycznym, więc tu się będzie wygodnie bardzo nosiło, a jednak mimo wszystko prawie cały skład to jest jedwab i ma taki piękny kopertowy dekolt tutaj z przodu. No bardzo ładny kolor. Zobaczcie, jak ktoś lubi granat, no to śliczna bluzka. Z takim fajnym kołnierzykiem można tu piękny wisior sobie dać, jakąś biżuterię i no i jest mega po prostu. Także też będzie ta bluzeczka dla Was. No teraz kupuję dla siebie i dla Was. I to jest super. A czasem też dla moich oczywiście przyjaciół i rodziny. No i ostatnia rzecz to są te dżinsy, w których już jestem. Kupiłam je w tym, to pamiętam, w babskim raju w Gdowie. Strasznie mi się spodobały. Myślałam, że będą za małe, bo mają bardzo wąski pas. To są takie vintage dżinsy, takie bombery. Ekstra, zobaczcie. Ale nie są za małe. Są takie bardzo... jak na dżinsy są dobre, bo dżinsy powinny być trochę bardziej obcisłe, nie mogą być takie bardzo, bardzo luźne, bo potem się to jeszcze naciąga, jak chodzimy i się robią już za duże, potem to brzydko wygląda. Więc moim zdaniem są idealne w takim fajnym, luźnym stylu. Ja bardzo ostatnio lubię takie spodnie, bo są bardzo wygodne. Moim zdaniem są ekstra po prostu, słuchajcie. Napiszę Wam tam markę na ekranie, bo teraz się mi trudno odwrócić i zobaczę, a może się uda, czekajcie. A jest, słuchajcie, to jest marka Perfect Jeans, rozmiar 34-36, tak na moje oko. No i tak wyglądają. Moi drodzy, to wszystkie rzeczy już dzisiaj. Jak widzicie, dosyć sporo rzeczy jest do wydania, do sklepu, ale też kupiłam sobie coś superowego, co się bardzo cieszę z tych jeansów. Słuchajcie, i z tej torby to się tak mega cieszę. Naprawdę są idealne dla mnie po prostu. Teraz na teraz. Do noszenia. Także kochani, zapraszam Was na live'y. W piątek live, o ile wszystko pójdzie dobrze, jak się ktoś nie pochoruje za bardzo. I będą płaszcze i żakiety. Przypomnę Wam też te torby, które jeszcze zostały, bo naprawdę są takie piękne, że aż szkoda, żeby wisiały. A teraz jest idealna pora na nie. Moi drodzy, i co? W niedzielę postaram się zrobić filmik o stylu królowej Elżbiety. No i już obiecałam filmiki oczywiście o stylówach na projektantów, na nowe kolekcje, więc na pewno te filmiki będą oraz trendy na jesień. Ograne oczywiście rzeczami z lumpeksu i może nawet zasugeruję Wam jakieś rzeczy od nas, które do tych trendów idealnie pasują. Także kochani, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Życzę Wam, żeby ta pogoda Was nie zdołowała, tylko żebyście mieli dużo energii mimo wszystko. Cześć kochani, pa!